Nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Cię. Ewangelia według Jana, 16 rozdział, 32 do 17 rozdziału, 1 wersetu. Najwznioślejsza modlitwa jest opisana w tym fragmencie. Pan Jezus przemierzał tę ziemię w poczuciu osamotnienia i niezrozumienia. Im bardziej przybliżał się do krzyża, tym głębsze stawało się jego osamotnienie. Jakże bardzo musiało go to boleć, gdy wiedział, że nawet tych niewielu, którzy stanowili krąg najbardziej zaufanych towarzyszy, na krótki czas przed ukrzyżowaniem, wszyscy oni go opuszczą. Jakże bardzo musiało go to boleć, gdy wiedział, że nawet z tych niewielu, którzy stanowili krąg najbardziej zaufanych towarzyszy, na krótki czas przed ukrzyżowaniem, wszyscy go opuszczą. Niemniej jednocześnie spoczywał w niewzruszonej ufności, że jego Ojciec nigdy go nie opuści, ponieważ stale, permanentnie służył mu z bezprzykładnym oddaniem, zawsze miał głęboką świadomość Bożej i jego stałej obecności, o czym czytamy m.in. w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 29 werset. Ewangelia Jana 8:29. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, Ojciec, bo co mu się podoba, ja zawsze czynię. O Abrahamie i Izaaku dwukrotnie jest powiedziane, i szli obaj razem. O tym czytamy w 1 Mojżeszowej 22 i 6 werset i 8 werset. Z kolei Dawid w Psalmie 23 werset 4 mówi: choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Mając tę ufność, Syn Boży spoglądał ku niebu i rozmawiał ze swoim Ojcem. Czego możemy nauczyć się my z tej podniosłej i nie mającej sobie równej modlitwy Jezusowej, by było to z pożytkiem dla naszego życia modlitewnego? Myślę, że można zaproponować kilka krótkich rzeczy do przemyśleń. Po pierwsze, Syn Boży uczynił uhonorowanie Ojca najwyższą czcią, pierwszorzędnym dążeniem w Jego modlitwach. Więc Pan Jezus prosił o uwielbienie dla siebie samego, aby z pozycji w niebie móc uczcić swojego Ojca. Jak miałby tego dokonać? Poprzez podarowanie życia wiecznego tym, którzy w Niego uwierzą. W ten sposób Chrystus sam jest życiem wiecznym w sobie. I to przecież mówi nam pierwszy list Jana, 5 rozdział, werset 20. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. Jesteśmy w prawdziwym Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten Ci jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. W ten sposób Chrystus, który sam jest życiem wiecznym w sobie, będzie rozpoznawalny w tych, którzy żyją, uzewnętrzniając wiernie cechy życia wiecznego. Gdy będą objawiać swym życiem Chrystusa, uwielbią
najwyższą czcią Ojca. I powtarzając ten fragment z Ewangelii Jana, 16 rozdział, 32 werset do 17 rozdziału, 1 werset, nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ewangelia według Jana, 16 rozdział, 32 werset do 7 rozdziału, 1 wersetu. I ta właśnie najwznioślejsza modlitwa opisana w tym fragmencie przywodzi nam na myśl, że czego możemy nauczyć się jeszcze z tej podniosłej, nie mającej sobie równej modlitwy jezusowej, by to było z pożytkiem dla naszego życia modlitewnego. I tutaj można zauważyć, że oprócz tego, co wcześniej wymienione zostało, w swojej modlitwie Pan Jezus mówił o faktach, mówił o woli Ojca i o tym, czego dokonał On sam, a także Jego uczniowie. My także możemy tak czynić. Nie powinniśmy myśleć, ponieważ Bóg tak czy inaczej o wszystkim wie, to nie potrzebujemy Mu już o czymkolwiek mówić. Jest to dziwna perspektywa. Nie możemy po prostu jej zastosować. Możemy przecież Bogu dziękować, zanosić do Niego nasze prośby i rozmawiać z Bogiem o wszystkim, co nas zajmuje. I w tej szczególnej modlitwie Pan Jezus Chrystus sześciokrotnie zwraca się do Boga jako do swojego Ojca. Raz nazywa Go nawet swoim Ojcem Świętym, a raz Ojcem Sprawiedliwym. Bóg jest Ojcem od wieczności. Ta cecha Jego chwały w cudowny sposób została objawiona poprzez przyjście Jego Syna. Syn Boży żył w nieustającej radości tej nadzwyczajnej relacji. Tak, i wyrażał to w swej modlitwie. Ponadto wymieniał w niej cechy Ojca, które wiązały się ściśle z treścią tej modlitwy. My także możemy zwracać się do Boga w taki sposób, jak znamy Go z Jego własnego Słowa Bożego, z Biblii, z Jego własnego objawienia się, ale także jak to jest stosowne w odniesieniu do konkretnej treści naszych próśb i błagań. Ponieważ jesteśmy dziećmi i synami Boga, możemy do naszego Stwórcy zwracać się jak do Ojca. Tak nawet wołać Abba Ojcze, bo przecież nam to podkreśla list do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Bo którzykolwiek przez Ducha Bożego prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdy odczuwamy potrzebę obcowania z Jego łaską, możemy zwracać się do Niego jako do Boga wszelkiej łaski, jak tytułuje Boga pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 10 werset. A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, ten niech was, gdy przez krótki czas ucierpicie, doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Gdy my lub inni wokół nas potrzebujemy pocieszenia, mamy w nim Boga wszelkiej pociechy, jak uczy nas 2 Koryntian 1:3. A z kolei, gdy stajemy przed problemami, które zdają się być nierozwiązywalne, znamy Go jako wszechmocnego, dla którego nic nie jest niemożliwe. I ten fragment, o którym mówimy, nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, to powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Cię.
Ewangelia według Jana, 16 rozdział, 32 werset do 17 rozdziału, wersetu 1. Także z tej najwznioślejszej modlitwy możemy się nauczyć, możemy zauważyć, że Pan prosił o swoich uczniów, aby byli zachowani, pozostali w jedności, o ich uświęcenie, aby byli w stanie odbierać z radością miłość Ojca i aby radość w Nim pozostawała w nich na zawsze. Przecież tak właśnie nam mówi 17 rozdział Ewangelii Jana. W Ewangeliach dwukrotnie czytamy o tym, że Pan Jezus wypowiada słowa ja chcę. Po raz pierwszy wyraził się tak, gdy chodziło o oczyszczenie trędowatego, o czym czytamy w Ewangelii Marka 1:41, co było obrazem oczyszczenia i wyratowania nas z wszystkich naszych grzechów. Jeśli spojrzymy do Ewangelii według Marka, do rozdziału 1, wersetu 41, to przeczytamy tam takie słowa. Pierwszy rozdział, 41 werset. A Jezus, zmiłowawszy się, wyciągnął rękę, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. W Ewangelii według Jana, w 17 rozdziale, powiedział tak w odniesieniu do przyszłości tych, którzy stanowią krąg zbawionych. Hebrajski niewolnik powiedział do swojego pana: nie chcę wyjść na wolność, jak mówi nam druga Mojżeszowa 21:5. W Getsemane Pan Jezus modlił się: nie jak ja chcę, lecz jak Ty chcesz. O tym czytamy w Mateusza 26:39. Ale gdy chodziło o tych, których wykupił za cenę swej własnej krwi, powiedział wyraźnie o swojej własnej woli, aby byli z Nim, by oglądać w wieczności Jego chwałę. Tak mówi przecież 17 rozdział Ewangelii Jana, 24 werset. Jana 17, 24 werset. Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Czy jest to pragnieniem Twojego serca, aby życie wieczne, które otrzymałeś, było widoczne na zewnątrz? Czy myślisz o cechach Boga, gdy z Nim rozmawiasz? Gdy przeżywasz czas samotności, uświadom sobie na nowo obietnice Boże, które dodają nam odwagi, których On mówi do nas: oto jestem z wami po wszystkie dni. Nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Tak czytamy w Słowie Bożym z Mateusza 28:20, Ewangelia, tak, Mateusza 28:20. Tu są takie słowa. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co on wam przykazał, i oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Tak czytamy w Hebrajczyków 13, rozdział 5, werset. Tak, Hebrajczyków 13:5.
Obyczaje wasze niech będą bez chciwości. Przestawajcie na tym, co macie, by sam, bo sam powiedział, nie opuszczę cię i nie porzucę cię.